Siemandero, Bolkowski z tej strony się kłania i witam was oczywiście w kolejnym vlogu w Kiermokrzy. Jak widzicie, dzisiaj Basia, z tyłu wózek, wozimy sobie wapno, ale wapno nie u pana Bogdana, tylko na usługach. No mamy tak około 50 ton do rozwiezienia, chwilę sobie już powoziłem, bo nigdy wcześniej wapna nie woziłem u siebie, może z babuski, bo w większości to siedziałem i rozbijałem na właśnie na tym, na wózku. O Jezu! Teraz akurat ten wózek mam fajnie załadowany. Trochę już chwilę pojeździłem, zrobiłem to największe górki i mówię, a sobie pykniemy. Nie zaczynałem od sypania, bo ładujemy cyklopem ogólnie. I tak mówię, dobra, nie będę ich nagrywał, wiecie, jak to tam na Mokrzynie, to sobie mogę ponagrywać. A tutaj tak na spokojnie, bo raczej akcji wapno w tym roku u pana Bogdana nie będzie. Tak mi się raczej wydaje, bo w tamtym roku było wapnowane. Więc mówię, dobrze złapać sobie dzisiaj taką akcję, a nie inną. O, ale mnie tu wpadał ten wózek. Dobra, napędy. Jedynka, czwórka. Tutaj z tej góry ostatni przejazd. Coś ogólnie żółwi zając. Zając mi dopiero łapie po chwili. Zabraliśmy olej z skrzyni rano, więc trochę dziwna sprawa. Ale chyba ona tak miała, muszę później do Przemka zadzwonić. Ogólnie gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się na Udorfiu. Pole. Czekajcie, był nagrywany vlog, żniwa były. Czy coś jeszcze? Bo to jest pole pana Bogdana i tamten tym, co jechałem z przyczepami. Tu jest ten zakręt, co Przemek stał i nie nagrywał. Na pewno będziecie pamiętali z godzinnego vloga, ale też i tu było wałowane. Ale chyba nie wiem, czy miałem tutaj vloga. Ja miałem, jak byłem tam na tamtych górach pierwszego dnia, jak przyjechałem. Także było na 100%. Ogólna pojemność to ze 4 tony wchodzi na ten wózek, ale sypie tak po 3-3,5, z racji tego, że nie zasypujemy tego tyłu, by mi się nie zapychało, by nie musiał tam nic stać i szufrować. A też spoko jest i nie trzeba, bo ogólnie jak ładowane jest cyklopem, to wiecie, to się rozbija, to są małe łyżki i w ogóle. Dobra, ogólnie pojedziemy sobie. Tą górę zrobię sobie później, bo przydałoby się jeszcze dwa razy z niej zjechać, bo stały będę miał ciężko, raz tam podjeżdżałem i na skosie no zaczęło mnie zsuwać. I to tak troszkę mocno. Zastanawiam się, czy tu teraz nawet podejdę. Mam tam jeszcze ten tył, ale dobra. Możemy cisnąć. Jeżdżę sobie ogólnie ścieżka. Pomiędzy ścieżką i ścieżką. Tak wychodzi mi najlepiej, najlepiej to rzuca. Myślę, że szerokość robocza to około 6 metrów wychodzi gdzieś wtedy, no ale to wiadomo. Gdzieś te końcówki rozrzucania, jak się spotkałem, to wtedy kryje mi idealnie. Także jeśli chodzi o to, to jest spoko. Tak to suma sumarum wychodzi zawsze. Bo mniej więcej to widać, gdzie jest to rzucone, a gdzie nie. Przecież jak już miałem raz sobie wcześniej objechany. Przejadę sobie po ścieżce. Ogólnie robota
mocne wapno i wtedy orka, także już bardzo serdecznie zapraszam na orki. Wszystko się ładnie nagrało, bo wczoraj zgrywałem materiał i wyglądało naprawdę ok. Więc jakoś to sobie przerzucimy. Po orkach teraz w wywiadzie była składana wczoraj suszarnia. Byliśmy sobie na pół dnia tylko w pracy. Najwyżej sobie tym przyjazdem wtedy lekko wrócę, jak będę miał już taki prawie podstawy, bo wtedy najczęściej tak jest, że tam się nie dorzuciło. Choć tak widzę, że chodzi ok. I wczoraj ogarnęliśmy sobie wiatę, była wystawiana suszarnia. Suszarnię całą złożyliśmy, dzisiaj pan Bogdan będzie suszył sobie przędzyko, bo potrzebna będzie przyczepa na grykę i na łubin. Więc tutaj była sobie suszona. Piotrek składa petkusa, bo w tym roku pan Bogdan kupił petkusa, będą sami sobie robili nasiona do siewu w większości. Jedyne co, to było kupowane żyto hybrydowe. Które teraz będzie właśnie siane na tych polach, gdzie była orka i brona. A teraz właśnie sobie popadało. Wszystko ładnie uleżało, więc do siewu będzie idealnie. Ostatnio poligon męczyłem cały dzień bronowałem, ale tak ładnie zbronowałem, bo górki wszystkie trzeba było w poprzek dla tego zeglina. Pługi ciężko wchodziły i to tak wiecie, górki dołki, ale sobie to ładnie rozciągnąłem, później skos, także przygotowane do siewu jest idealnie. Tylko teraz siać. Żyta chyba tego hybrydowego będzie około 30 hektarów. Będą to właśnie na tych nowych polach, gdzie były blogi. Na poligonie będzie przeżyto. Tam jest też 20 parę. I właśnie to przeżyto będzie suszone. A później przepuszczone przez perkusa i szykowane do siewu. Myślę, że może jakąś akcję uda się z tego nagrać, zobaczyć, pokazać wam wiatę jak wyszła. Bo naprawdę wygląda to teraz spoko. Ale jeszcze dużo do pracy. Ale to już sobie myślę, że pogadamy na spokojnie. Jak będziemy mieli. Jeszcze. No nie ma. Widzę, że wyczyściliśmy idealnie. Wręcz jak gdzieś mi zostanie, to będę sobie musiał dokończyć te dwa elementy.
nie wracać, bo to tylko człowiek się wyskacze. Na razie dlaczego robimy sobie od tamtej strony? Pewnie też pytacie, dlaczego tak jeździmy tutaj na pusto. Bo zapomniałem dodać raczej tego, że tu dobrze planowało i chyba było jakoś jakiś czas temu babko sypane. Chcieli, aby zrobić ten tył najpierw, a to, co zostanie, ciągnąć w tą stronę. Bo ogólnie było około 300 ton, ale już były wapnowane inne pola. Bo te wszystkie pola akurat są tutaj pani Baszkowskiej. Pan Bogdan tutaj też robi usługi, jeśli chodzi o cięcie. Bo i tak jak i tu była grycha, którą ostatnio chłopaki chcieli, właśnie jak mówiłem na vlogu Zorki, tak i tu był cięty też jęczmień i tam było cięte łubin, cięty łubin. Także tutaj naprawdę sporo prac pan Bogdan też robi na usługach sobie. Praktycznie ostatni już wózek tutaj. Mamy ten tył skończony. Jeszcze godzinę będę miał jeden wózek, bo tu zostały takie trzy, cztery długie przejazdy. Może nawet trochę więcej. Więc moment i będzie mi machnięte. Tam już o wiele na pryzmie nie zostało. Także byleby tylko starczyło na całe pole. Bo raczej zostać nie powinno nic, bo i tą kupę trzeba rozpracować. No to koniec wapnowania już na ten rok.
wychodzić, ale upewnijmy się, bo może żeby się nie zapchało coś. Nie, faktycznie końcówka już była. I my, ziomeczka w potylicę. Tyk, 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 tyk. Widać za luźkie biskupowo, który idzie tam jeszcze chętnie za te bloki.
trochę szkoda. Ale cóż poradzić mogę na to. Szczerze nie wiem, czy tu jest niższa górka, czy tam. Tu jest taki skok jeszcze trochę. Więc ja sobie jadę ścieżką, będzie twardziej. To też może i lepiej. Fajnie, że tu teraz ten asfalt wylali nowy. Tak, to były takie cholerne dziury. To jest taka... więc powinienem dać radę. A tam właśnie była taka górka ze skosem, wiecie, jak pełny, to zaraz moment tutaj bokiem. Jakiś kilka prac, to napiszcie w komentarzach, czy będzie takie filmiki.
uważam, że jednak trzeba poświęcić tą godzinkę, nawet i dłużej. Bo jednak trzeba obejrzeć te ujęcia. Wiadomo, jak to jest długi film z GoPro, no to trzeba wybrać te najfajniejsze jakieś, żeby coś się tam działo chociaż. Ty, to je niedużo. Kurła. Wiecie co, dajcie sobie to rozgarnę, bo nie ma sensu, żebym tu przyjeżdżał jeszcze. O, to starczy, bo to zawsze na tych ściankach się obwiesza. Dobra, luźno. Znów idealnie. No i o to chodzi, kurwa. Oglądania i trzymajcie się, cześć!